10 stopni na początku marca, więc czas chyba ogłosić koniec zimy. Ciekaw jestem, ilu ludzi dzisiaj spotkam na Veloczorsztyn. Nie chcę nic mówić, ale wydaje mi się, że mam mało powietrza w tylnej oponie. No niestety cały czas problem mam z tym chodzącym powietrzem. Gdybym miał zgadywać, jaka jest pora roku tylko i wyłącznie po dzisiejszej pogodzie, no to na pewno nie powiedziałbym, że jest końcówka zimy. Raczej temperatura i słońce wskazują, że jakaś końcówka kwietnia, no ale nie będziemy się tym przejmować, tylko kręcimy. Rafał z tej strony, witam Was bardzo gorąco. Przed nami moja pierwsza w tym roku gravelowa pętla wokół Gorców. Mam nadzieję, że dojedziemy wspólnie, więc nie gadamy, tylko kręcimy. No pięknie, pięknie. Droga się skończyła. I co ja teraz zrobię? Wyruszyłem właśnie z Zabrzeża wzdłuż Dunajca po Velo Dunajec. Po lewej stronie mam Beskid Sądecki i okazałą wieżę na Koziarzu. A przede mną ponad 100 km kręcenia wokół Gorców. Pierwsza pętla w tym roku, więc inauguracja sezonu. Na Velo Dunajec o tej porze, tej godzinie, dopiero po 7:00, puściutko, bardzo mnie to cieszy, bo tutaj w sezonie możecie sobie wyobrazić, że ludzi się pojawia, ilu rowerzystów się kręci, ale teraz późno zimowym dniu weekendowym, prawdzie z piękną pogodą dzisiaj zapowiadaną, jak widzicie, pusto. Za chwilę będę już w Kraścienku, a potem odbiję w stronę Czorsztyna na zachód i będę po słynnym Veloczorsztyn kręcił w stronę Nowego Targu. Beskid Sądecki po lewej mojej stronie, a po prawej już Gorce, pasmo Lubania i Gorce, które będę za chwilę już od Krościenka objeżdżał. Krościenko nad Dunajcem, więc za chwilę już odbijam w prawo na zachód, a teraz jeszcze po Velo Dunajec. Cały czas tutaj osobnym pasem, więc jest bardzo bezpiecznie, bardzo przyjemnie. Pusto zarówno tutaj na ulicy, kilka samochodów tylko przejechało, rowerzystów w ogóle. No ale nie dziwię się, bo o tej porze jest godzina 7:30, późno zimowy dzień, wprawdzie weekend i zapowiada się ładna pogoda, ale tłumów nie ma, co bardzo mnie cieszy. Słynny most na Dunajcu w Krościenku właśnie za mną. Aż mnie kusi, słuchajcie, żeby skręcić i pojechać do Szczawnicy i zaliczyć drogę pienińską, bo dzisiaj na pewno będzie tam pięknie i na pewno pusto też. No ale nie stać mnie dzisiaj na taki luksus, żeby tam się udać, bo wtedy ta pętla bardzo by się wydłużyła i byłoby to już grubo ponad 100 km. A pamiętajcie, że to pierwsza moja setka w tym sezonie, więc jeszcze z formą nie najlepiej, więc nie jadę do Szczawnicy, tylko skręcam tutaj na zachód w stronę Czorsztyna i tam już po słynnym Veloczorsztyn udam się prosto do Nowego Targu i dalej do Rabki. Na rondzie pusto, co jest bardzo, bardzo rzadkim widokiem, zwłaszcza jak jest pogoda, a w sezonie to tutaj już jest permanentny korek. A teraz, co widzieliście na załączonym obrazku, puściutko, bardzo mnie to cieszy, będę mógł spokojnie do Czorsztyna dojechać. We'll be right back.
No i proszę, nawet rzeczka Luban jest. Trudno nawet ją chyba nazwać rzeczką, bo to taki malutki strumyczek. Ale nazwa znana, kojarząca się tylko z jednym. A tu proszę bardzo, taka niespodzianka w Pieninach. No teraz od Krościenka, tutaj przez Grywałt, cały czas lekko w górę. Ale pogoda się robi fantastyczna. Wprawdzie jeszcze jest dość chłodno, ale jak na początek marca, pogoda jak marzenie. Jest Krośnica, więc za chwilę odbijam w lewo i będę miał pierwszy z większych podjazdów dzisiaj. Droga kręta, kilometr 600 metrów. Kręcimy. Ten odcinek troszeczkę trudniejszy, ale będę za chwilę już w Czorsztynie. Zjadę nad jezioro Czorsztyńskie i liczę na to, że będę miał piękny widok na Tatry dzisiaj. Jeszcze troszeczkę tutaj muszę podjechać i się wysilić, ale zobaczcie, jak jest przyjemnie. W ogóle nie wieje, czego się obawiałem. Samochodów w ogóle nie ma tutaj, na tym odcinku. Jeden chyba tylko przejechał przed chwilą. No, pogoda, sami ocencie. Także warto tutaj docisnąć, a za chwilę już będę zjeżdżał szybko do Czorsztyna. Pamiętajcie, moi drodzy, że jak tak kręcicie w górę i jesteście skupieni wyłącznie na tym, żeby dojechać na sam szczyt, to nie zapomnijcie od czasu do czasu się odwrócić, bo mogą was minąć takie właśnie widoki. A mój podjazd się tutaj właśnie kończy. Teraz będę zjeżdżał do Czorsztyna, ale nie wiem, czy to widać na filmie, ale piękne Tatry przede mną. Zaśnieżone, lekko zamglone. Widok piękny, kapitalny. Uwaga, rowerzysto, stromy zjazd, możliwość wystąpienia żwiru na drodze. Ostrzeżenie uwzględniłem. Żwir widzę, stromy zjazd również, ale trzeba zjechać. Zasłużona chwila przerwy nad pięknym jeziorem Czorsztyńskim. Opuszczam tutaj pod Zamcze i ładną zatoczkę tutaj zaraz pod zamkiem. I teraz szlakiem Wieloczorsztyn będę kierował się w stronę Nowego Targu. Ciekaw jestem, ilu ludzi dzisiaj spotkam na Wieloczorsztyn. Jak na razie nikogo nie spotkałem.
Pojawili się wreszcie rowerzyści na Veloczorsztyn, ale trudno się dziwić, bo pogoda coraz ładniejsza. Już jest chyba ponad 10 stopni. Zbliżam się już do południowych godzin. No więc ludzi jest więcej. Ja w tej chwili cały czas wzdłuż brzegu kręcę, no ale za chwilę będę już opuszczał Veloczorsztyn i kierował się w stronę Nowego Targu. Nie chcę nic mówić, ale wydaje mi się, że mam mało powietrza w tylnej oponie. Mam nadzieję, że nie złapałem jakiejś gumy. Na szczęście mam zapasową dętkę, ale szkoda by mi było trochę tracić czas na jej wymianę. Mam nadzieję, że tylko powietrze zeszło i że za chwilę dopompuję i będę mógł jechać dalej. Ładne miejsce tutaj. Warto kilka fotek strzelić i chwileczkę odpocząć, a zajrzycie na mapie, ile jeszcze kilometrów. Zjechałem na chwilkę nad sam brzeg jeziora, no bo widok jest piękny. Pogoda jest naprawdę bardzo kwietniowa, na pewno nie na początek marca. Także warto na chwilę się zatrzymać. Zupełnie nie ma wiatru, jest chyba ponad 10 stopni. Więc kręci się bardzo, bardzo przyjemnie. Już trochę więcej ludzi na Veloczorsztyn się pojawiło, no ale to zrozumiałe, bo pogoda naprawdę sprzyja, więc warto to wykorzystać. A ja teraz już będę za chwilę opuszczał Veloczorsztyn, no i piął się w górę do Hrabki Zdroju. Podjadę jeszcze tutaj na ten cypelek, bo wygląda bardzo uroczo. Mam nadzieję, że stamtąd jest fajny widok. No pięknie, pięknie. Droga się skończyła. I co ja teraz zrobię? Piękne gorce przede mną. Objeżdżam je już. No jestem prawie w połowie. Tam zdaje się nie widać tego wieża na Lubaniu, którą wielokrotnie już zaliczałem. No a teraz tutaj cały czas jeszcze po Veloczorsztyn i za chwilę już będę zbliżał się do Nowego Targu. No nie bez powodu Veloczorsztyn jest uznawany za jedną z najpiękniejszych tras rowerowych w Polsce. No bo co by o niej nie mówić, pomimo tego, że tłumy tutaj dzikie, zwłaszcza w sezonie, no to jednak przyznacie sami, że trasa jest bardzo atrakcyjna i na pewno chociaż raz warto ją zaliczyć, co gorąco Wam polecam. O, strip objazd tutaj. Muszę się na ten most dostać i będę już opuszczał Veloczorsztyn ostatecznie. Veloczorsztyn musiałbym tutaj zawrócić, a na Nowy Targ jadę prosto, ale nadal przez Velodunajec już tym razem. Bardzo uroczy mam tutaj widok teraz na Tatry po lewej stronie. Pewnie tego nie widać na filmie, ale może zrobię jakąś przebitkę, żebyście zobaczyli. Bardzo przyjemnie, lekko w chmurach, lekko w słońcu.
Jestem w Nowym Targu, półmetek za mną, 57 km przejechane, więc teraz na chwilkę gdzieś tutaj znajdę jakieś miejsce, żeby moment tylko odpocząć, a potem już pnę się w górę do Rabki Zdroju. No i Gorce przede mną, które objeżdżam, już teraz jestem od zachodniej strony. Za chwilę będę od północnej, ale teraz trochę podjazdów mnie czeka. Ostatnie metry tego odcinka, bardzo trudnego, 5 km w bardzo dużym ruchu. Niestety nie było innego wariantu, nie było innej opcji, żeby ten kawałek przejechać, więc musiałem się włączyć do tego nieszczęśliwego korka, który tutaj nas z Zakopanego aż do Krakowa się ciągnie. Ale zaraz tutaj już na rdzawkę odbijam i będę zjeżdżał już, mam nadzieję, bez takiego ruchu. 20% w dół, teraz mam nagrodę aż do samej Rabki, więc troszkę sobie odpocznę. Dojeżdżam do Rabki, tutaj w Parku Zdrojowym, pewno chwilę trzeba będzie odpocząć. Park Zdrojowy w Rabce, trzeba niestety zejść z roweru, za duży ruch, dużo dzieciaków, nie trudno o jakąś kolizję. No niestety cały czas problem mam z tym uchodzącym powietrzem. Nie uchodzi na tyle, żeby musiał dętkę wymieniać, ale co godzinę muszę tutaj dopompować i obawiam się o dalszą drogę i będę musiał chyba zmodyfikować trochę moją trasę, bo ten fragment, który teraz planowałem, był bardziej gravelowy, bardziej terenowy, ale niestety boję się, że ta opona mogłaby mi puścić i ta dętka mogłaby strzelić i wtedy miałbym duży kłopot gdzieś w terenie. Zbliżam się już powoli do Lubomierza, potem do Szczawy, już do kamienicy będę zjeżdżał i potem już bardzo szybko do Zabrzeża. No, końcówkę musiałem niestety zmienić ze względu na to uciekające powietrze z koła. Plan był taki, żeby tutaj bliżej Gorców pokręcić bardziej w terenie, po takich szutrowych, leśnych nawet drogach, bardziej wyboistych. No ale niestety bałem się tam wjeżdżać, ponieważ nie chciałbym kompletnie złapać flaka i wymieniać tej opony. No, w tej chwili muszę tylko co godzinę dopompowywać i jakoś się jedzie, więc wybrałem ten wariant trochę dłuższy, ale spokojniejszy po asfalcie przez Mszanę Dolną, Lubomierz właśnie, Szczawę i Kamienicę. A przy okazji wyszło na to, że kolejna pętla będzie nie tylko gravelowa, ale i szosowa, bo spokojnie można by całą tą pętlę wykręcić szosą, wszystko po asfalcie, więc nie ma tego złego. A tutaj już mam piękne widoki na
Gorce od północnej strony, pasmo Lubania chyba tutaj przede mną, więc powoli już domykam moją dzisiejszą pętlę. No zaraz mi tutaj setka wpadnie, jestem już w Lubomierzu, teraz mi Garmin pokazuje, że teoretycznie mam mnie cały czas w dół, aż do Szczawy, kamienicy i potem Zabrzeża. No zobaczymy, czy to się sprawdzi, ale setkę udało się inauguracyjną wykręcić, więc jestem zadowolony. Troszkę czuję zmęczenie, najbardziej moje 4 litery niestety cierpią, bo się odzwyczaiły od długich dystansów. Ale jakoś sobie z tym poradzimy. Jeszcze jakieś 20 km przede mną. Przełęcz Przysłop przede mną. Bardzo charakterystyczne i ważne miejsce turystyczne. Rozdroże szlaków. Tutaj w prawo żółtym szlakiem możecie dojść na Jaworzynę Gorczańską oraz na Kudłoń. No i dalej oczywiście również na Turbacz. A ja teraz już chyba będę miał wreszcie w dół. Czas już kończyć moją dzisiejszą pętlę wokół Gorców. Jeszcze tylko Szczawa i kamienica przede mną, ale będzie już wyłącznie w dół, więc bardzo przyjemnie. Mam nadzieję, że relacja Wam się podobała, że oczywiście przyjedziecie tutaj i wykręcicie tą pętlę wokół Gorców właśnie. Szczególnie ten odcinek wokół jeziora Czosztyńskiego, zawsze bardzo atrakcyjny. Jak już wspomniałem wcześniej, ten wariant nieoczekiwanie stał się również wariantem szosowym, więc jeśli są jacyś miłośnicy szosy, którzy chcieliby w południowo-wschodniej Polsce pokręcić po górach, klikajcie na dole, w linku w opisie pod filmem jest ślad GPX do pobrania. Dziękuję, że dojechaliście wraz ze mną do samego końca. Kolejne pętle już niebawem, więc nie zapomnijcie o kciukach w górę, komentarzach pod filmem. Subskrypcja także mile widziana. A ja żegnam się z Wami. Wszystkiego dobrego. Do następnego razu. Cześć! Zatrzymałem się w kamienicy, po raz ostatni będę już dopompowywał to koło. Zobaczcie, nie jest najlepiej. Będę musiał wymienić tą dętkę. Ale na szczęście udało się tym razem. Podczas jazdy nie musiałem tego robić. Więc teraz dopompowuję i wracam już do samochodu.